Zespół Elany, prowadzony przez pana Jerzego Cyraka, jeszcze w zeszłym sezonie szkoleniowca Pelikana, nie Hanowo, wystąpi dzisiaj w następującym zestawieniu. W bramce numer 33 Bartosz Piotrowski, a dalej z czwórką Michał Glanowski, piątka to Michał Sztańkę, ósemka Łukasz Uszalewski, dziewiątka Łukasz Zagdański, z numerem 15 Jacek Figaszewski, siedemnastka to Daniel Ciach, osiemnastka Maciej Stefanowicz, numer 20 Adrian Gołdyn, numer 21 Marcin Trojanowski, to zmiana w porównaniu do premierowej kolejki, tam Marcin Trojanowski wszedł z ławki rezerwowych, tutaj zastąpił Damiana Lenkiewicza, i z numerem 24 Tomasz Bzdęga, przecież też zawodnik nie tak dawno jeszcze związany z wycofanym Pelikanem Niechanowo. No i zespół w Dyświecie, gospodarzy dzisiejszego spotkania prowadzonych przez Grzegorza Wódkiewicza. Następującą jedenastkę zadysponował na dzisiejsze spotkanie Grzegorz Wódkiewicz. W bramce z jedynką Łukasz Zapała, dalej dwójka Szymon Kocieniewski. Numer 18 Patryk Kiełpiński, dziewiętnastka to jego imiennik Patryk Urpański, z piętnastką Rafał Lipiński, numer 16 to Bartosz Czerwiński, szóstka Grzegorz Brzeziński, no to już stary wyjadacz kujawsko-pomorskich boiska, przecież zawodnik dopiero 27-letni, numer 17 Łukasz Wenerski, jedenastka to Karol Maliszewski, z numerem 8 Dawid Retlewski i numer 22 to Piotr Siekierka. Kto jest faworytem, trudno na starcie tego sezonu powiedzieć. Ucieka tam jeden z zawodników skrzydłem, jest piłka dośrodkowywana, ale dobrze tutaj znalazł się Szymon Kocieniewski, wybił piłkę, jeszcze uderzenie z dystansu i Retlewski, ale ma obok siebie Michała Sztańkę, który także na warunki fizyczne narzekać zdecydowanie nie może. Popatrzmy, mamy jednak uderzenie. Po raz kolejny gdzieś ustawiony w środkowej strefie boiska Tomasz Bzdęga. Dobrze, teraz przeczytali, a popatrzmy, no to była bardzo interesująca propozycja zawodnicy gospodarzy, a tymczasem, no, gdyby ten strzał był odrobinę mocniejszy albo odrobinę gorzej był ustawiony Bartosz Piotrowski, no to moglibyśmy spodziewać się, no, jednego z kandydatów do nawet gola sezonu, ale o tym za moment. Popatrzmy, ależ teraz świetnie podłączył się do zawodników, ale jest też próbujący rozbić tę układankę Grzegorz Brzeziński. Zobaczmy, jak to się zakończy. Teraz wycofał się Łukasz Uszalewski. Jeszcze próbują wypychać swoich rywali. Zobaczmy, mamy uderzenie. No, piłka. Być może próbował inaczej to rozwiązać. Zresztą ten rozbieg już na to wskazuje. Mamy dośrodkowanie. Popatrzmy, Retlewski, gol! I bramka dla zespołu świeckiej w dy. 27 minuta. Dawid Retlewski w D1. Elana Toruń 0, ale o tym może za chwilę, bo tymczasem mamy stały fragment gry, mamy korner dla ekipy Elany, zobaczmy, Stefanowicz teraz ładnie to zrobił, Stefanowicz, popatrzmy, dobrze, ustawiony był Łukasz Zagdański, no, Cieja Stefanowicza. A tymczasem Brzeziński, już Karol Maliszewski. Maliszewski ładnie teraz uwolnił się spod opieki rywali, sam Maliszewski do końca i broni Bartosz Piotrowski. A tymczasem druga połowa spotkania derbowego w Dyświecie i Elany Toruńku może być podopiecznym Jerzego Cyraka bardzo trudno wywieźć z terenu Wdy choćby jeden punkt. Tymczasem pierwsza akcja oskrzydlająca Piotr Siekierka. Będzie okazja do oddania strzału. Siekierka i broni Piotrowski. No, na razie widzimy cały czas wysuniętego Zagdańskiego, później no, spora przestrzeń. Później dopiero widzimy właśnie wszędobylskiego Bzdęgę. Widzimy też Michała Glanowskiego, który też często pomaga swoim partnerom z linii defensywnej, ale o tym za moment, bo tymczasem w polu karnym jest Maliszewski. Maliszewski próbował bezpośrednio z ostrego kąta zaskoczyć Bartosza Piotrowskiego. 57 minuta. A więc jeszcze ponad pół godziny. Lenkiewicz zostawia piłkę. Popatrzmy, uderzenie. Mocno Maciej Stefanowicz, ale w sam środek bramki. Stefanowicz, Tańkę w pole karne. Piąstkuje teraz Zapała. Skuteczne to piąstkowanie, chociaż przed siebie tego bramkarza. Lenkiewicz, mamy strzał z dystansu, ależ teraz niewiele zabrakło. No, musiał się po raz pierwszy aż tak mocno wykazać Łukasz Zapała. Czy to pozwoli jeszcze Elanie wierzyć w to, że dzisiaj możliwa jest zmiana wyniku? Może teraz Zagdański. Popatrzmy, ależ błąd. Zobaczmy, jest bramka dla zespołu Elany. Coś niesamowitego. Maciej Stefanowicz, 80. minuta spotkania. I Elana doprowadza do wyrównania.
większość meczów rozpoczęła się, podobnie jak pojedynek w Dys Elaną, właśnie o godzinie 17. My tymczasem mamy kapitalną okazję za Gdańskiego, ależ teraz niewiele zabrakło. Ależ teraz ma czego żałować. Łukasz Zagdański, jeszcze Lenkiewicz z narożnika boiska. Zagdański! I gol! I gol! Elana Toruń 2 w Daświecie 1. Środkowanie, już chyba tylko jedna akcja została zawodnikom Świeckiej Wdy. No ale trudno spodziewać się, żeby coś jeszcze się zmieniło. Ostatni gwizdek sędziego dzisiejszego pojedynku, pana Eliasza Pawlaka, dzięki którym realizacja tego spotkania była dzisiaj możliwa. A my jeszcze oglądamy radosny taniec piłkarzy Elany tutaj w rejonie środkowej strefy boiska. Widać, że sporo ich ten mecz kosztował.